Witamy w sierpniowym programie Miedziowy Kwadrans. Dziś zapraszamy widzów m.in. na informacje dotyczące wyników finansowych KGHM Polska Miedź S.A. za drugi kwartał 2020 roku. Powiemy też o działaniach edukacyjnych, w które włączyła się Miedziowa Spółka zarówno na poziomie szkolnictwa średniego, jak i wyższego. Na koniec pokażemy, jak spółka KGHM zaangażowała się w obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Zapraszamy! Dziewiętnastego sierpnia 2020 roku spółka KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze tego roku. Zgodnie z założoną wcześniej strategią i dzięki dostosowanemu do trudnej sytuacji światowej zarządzaniu, cała grupa KGHM realizuje swoją zaplanowaną produkcję, inwestycje i utrzymuje poziom kosztów. EBITDA dla całej grupy kapitałowej KGHM w drugim kwartale 2020 roku sięgnęła 1,5 miliarda złotych. Miedziowa spółka osiągnęła wynik operacyjny w kwocie ponad miliard złotych. KGHM wraca do, jeśli chodzi o wynik EBITDA za drugi kwartał, wraca do poziomu wyniku EBITDA za pierwszy kwartał 2017 roku. To są wyniki, które były odnotowane tej skali wyniki przy znacznie wyższej cenie miedzi niż ta, którą mamy obecnie. Wynik operacyjny w projekcie Sierra Gorda to wynik operacyjny, który jest najwyższym wynikiem w historii tego projektu. Patrząc na naszą kapitalizację, szczególnie już od lipca, to jest, wracamy do bardzo wysokich notowań, do notowań, które były w szczycie, jeśli chodzi o wyniki KGHM-u w historii i historię KGHM-u na GPW. I to jest coś, co można powiedzieć zawdzięczamy świadomym decyzjom, zarządzaniu, zaangażowaniu pracowników. Nie wszystkie firmy na świecie w czasie pandemii mogą pochwalić się taką zgodną z planem realizacją strategii jak Miedziowa Spółka. KGHM należy do grona nielicznych firm, które nie musiały zamykać produkcji, ograniczać czy też zawężać rynku. Podczas wideokonferencji zarząd podkreślał jednak, że trudny czas pandemii wciąż trwa. Symptomy o tym, jak, co się dzieje w świecie, to było widać, tak? Więc my zajmowaliśmy się tym analitycznie już i w styczniu, i w lutym. My stanęliśmy wtedy przed takim dylematem, co zrobić, czy prewencyjnie ograniczać produkcję, czy prewencyjnie stawać pewnych rodzajach produkcji, czy też zapewnić bezpieczne warunki pracy, zapewnić procedury i sposoby funkcjonowania w tym trudnym czasie, tak żeby utrzymać naszą produkcję. Wybraliśmy tą drugą opcję, chociaż ta opcja też nie była oczywista i nie była najłatwiejsza. Oczywiście łatwiej byłoby podjąć decyzję, w której mówimy, musimy się trochę ograniczyć, ponieważ mamy bardzo wysokie zagrożenie chorobowe. Na pozytywne efekty miało wpływ wiele podjętych przez zarząd inicjatyw. Zarówno w kontekście projektów zagranicznych, powiedzmy, że zmieniamy organizacyjny model funkcjonowania naszych aktywów zagranicznych czy w Kanadzie, czy w Chile. Wiele funkcji właśnie zostało przeniesionych już do Polski, co za tym idzie ograniczono zatrudnienie na przykład w Kanadzie. Te funkcje dalej będą przenoszone w najbliższym czasie, to też oznacza mniejsze koszty. Zredukowaliśmy też nasze biuro w Santiago w Chile. Też poprzez kumulację pewnych funkcji można też dzięki temu zaoszczędzić, zmniejszając zatrudnienie, również w kontekście kopalni Sierra Gorda. Kilkadziesiąt milionów dolarów inicjatyw oszczędnościowych już w tym roku, jeśli chodzi o projekt Sierra Gorda. 100 milionów, prawie 100 milionów inicjatywy oszczędnościowej związanej z wprowadzeniem systemu, jednolitego systemu logistyki. Mówię tutaj o oddziałach w Polsce. Program ograniczający zużycie energii, co też daje konkretne efekty finansowe, który został wdrożony, trwa i będzie przynosił jeszcze większe i lepsze efekty finansowe. Praca nad dyspozycyjnością maszyn górniczych, nad większym ich i większej skali używaniem pod ziemią, co za tym idzie mniejszymi kosztami. Przychody wynikające z umów z klientami są niższe w drugim kwartale tego roku o 2% w porównaniu do ubiegłego 2019. Główny wpływ na to miały ceny miedzi. Wpływ niższych cen miedzi to jest 732 miliony na minusie. Częściowo te niższe ceny miedzi zostały zrekompensowane wyższym kursem dolara.
wpływ jest plus 538 milionów. Ale jeśli chodzi o wyższy kurs dolara, on działa tylko na segmenty polskie, jeśli chodzi o naszą działalność. Na nasze aktywa zagraniczne ten wyższy kurs dolara pozytywnego wpływu już nie ma. Zbiorczy wynik netto grupy KGHM w drugim kwartale tego roku wyniósł 9 milionów złotych. KGHM znalazła się wśród trzech firm światowych, które podczas pandemii koronawirusa zwiększyły swoje wyniki produkcyjne. Produkcja miedzi płatnej wyniosła w pierwszym półroczu 2020 roku 351 tysięcy ton. Wydobycie urobku nieznacznie niższe w stosunku do pierwszego półrocza 2019. Tutaj jest cały czas praca nad tym, aby wydobywać mniej, a produkować więcej miedzi w koncentracie. To się cały czas dzieje. Ta praca została rozpoczęta w roku 2018. Mamy lepsze wyniki dzisiaj w analizie, więc nie jest to jakaś zła rzecz, że tego urobku jest mniej, aczkolwiek jak osiągniemy ten lepszy pułap, to na pewno wyniki będziemy poprawiać. W zakresie produkcji miedzi elektrolitycznej jest nieznacznie niższa w stosunku do pierwszego półrocza. Wynika to z braku dostępności wsadów obcych na rynku, szczególnie w pierwszym kwartale i drugim kwartale. Natomiast ważne podkreślenie jest to, że jesteśmy w budżecie przyjętym na rok 2020. Produkcja srebra za pierwsze półrocze 2020 była nieznacznie niższa od tej z analogicznego okresu 2019, który był rekordowy pod względem produkcji tego kruszcu w historii KGHM. Zarząd odniósł się także do kwestii zapasów w hutach miedzi w Legnicy i w Głogowie. W pierwszym kwartale to było 14 tysięcy CU w koncentratach. Drugi kwartał, nieznaczny wzrost, wynika już z budowania odkładania się koncentratu, ponieważ mamy postój huty, jest to normalna rzecz i ten zapas znowu na koniec roku będzie doprowadzony do normatywnego. W zakresie zapasów miedzi anodowej jest wyższy poziom w stosunku do zamknięcia roku 2019. Wynika to z budowania zapasu dla postoju huty. Dzisiaj jesteśmy w trakcie remontu huty miedzi Głogów 1 i podsumowując, można powiedzieć, że jesteśmy zgodni z założeniami i z naszym planem. Rekordowo wysoka była produkcja w Sierra Gorda. W pierwszym półroczu osiągnęła poziom 39 tysięcy ton i była wyższa o 34% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Pomimo tego, że wprowadzono bardzo daleko idące oszczędności, zarówno OPEX-owe, jak i CAPEX-owe, także w wymiarze etatyzacji tego zakładu i wszystkie te działania, które zostały przeprowadzone, były warunkowane tym, że utrzymujemy produkcję albo ją przekraczamy. Ten slajd, te dane są Państwu znane, one są bardzo pozytywne. Co do zasady, wyższe wyniki osiągamy dzięki wyższemu przerobowi, wyższemu procentowi miedzi w nadawie i dzięki temu mamy te wartości, które nas bardzo satysfakcjonują. KGHM International to kilka kopalń, które są prowadzone zgodnie ze specyfiką warunków każdej z nich. W zeszłym roku przesunęliśmy jedną z kopalń w stan care and maintenance, stan zawieszenia, co odbija się statystycznie na tych wynikach. A poza tym mamy różne czynniki, które wpływają na wyniki poszczególnych kopalń. W Robinsonie mamy strefę przejściową, w Sudbury zarządzamy produkcją w ten sposób, że przekierowujemy ją na obszary o wyższej zawartości metali szlachetnych, tak żeby korzystać z optymalnych warunków cenowych akurat w tym zakresie. Na Frankę faktycznie mamy gorsze wyniki ze względu na trudniejszą sytuację geologiczną. Zarówno w Polsce, jak i za granicą KGHM zgodnie z planem prowadzi swoje inwestycje. W pierwszym półroczu 2020 roku KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowała ich na kwotę 1 miliard
24 miliony złotych. Zgodnie z planem postępują m.in. prace w programie udostępniania złoża, rozbudowie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most oraz innych strategicznych programach rozwojowych spółki. Od finansów przechodzimy do edukacji. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy dołączył do prowadzonego przez KGHM programu Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym. Jest to już 9. szkoła, która znalazła się w projekcie. Jest to konsekwencja rozszerzenia naszego programu o zawody, które są kluczowe z punktu widzenia naszej organizacji. Monitorujemy przyszłe potrzeby zatrudniania, obszary, w których możemy mieć jakieś problemy ze zdobywaniem kompetencji i przyglądamy się szkołom, które mogłyby nam pomóc w przyszłości pozyskać takie kompetencje. Więc gdzieś tam inwestycja w edukację to zawsze patrzenie na przyszłość, a więc my analizujemy tę sytuację w perspektywie 3-4 lat i podejmujemy takie decyzje. Porozumienie o objęciu szkoły programem podpisali przedstawiciele KGHM, Zespołu Szkół i Gminy Legnica. Podpisanie tego porozumienia i objęcie patronatem szkoły akurat w Legnicy było konsekwencją sygnałów, informacji z naszego oddziału Huta Miedzi Legnica, że w perspektywie kilku lat będą takie potrzeby się pojawiały. Obejmujemy patronatem klasy w latach 2020-2021, czyli od września obejmujemy patronatem tą szkołę. Jest to druga szkoła po Hutniku, która ma ten przywilej podpisania właśnie tego porozumienia na stworzenie nowych klas patronackich. W związku z realizacją projektu KGHM, kluczowym partnerem w szkolnictwie zawodowym, który jest wdrożony od 2018 roku. Są to klasy patronackie dla techników elektroników, dla techników elektryków oraz w szkole branżowej pierwszego stopnia w zawodzie elektryk. Bardzo potrzebnym w chwili obecnej, nie tylko w branży hutniczo, ale również w branży elektroenergetycznej w naszym regionie. Cieszymy się ogromnie, ponieważ jest to duże wyróżnienie dla naszej szkoły, tym bardziej, że KGHM podkreśla wysokie wyniki nauczania w naszej szkole, zarówno w obszarze przedmiotów zawodowych, jak i przedmiotów ogólnokształcących. Muszę powiedzieć, że zgodnie z reformą kształcenia zawodowego, która trwa od kilku lat, zbliżamy nasze szkolnictwo zawodowe do potrzeb rynku pracy i tak się stało właśnie z KGHM-em. Zgodnie z listem intencyjnym KGHM pragnie objąć patronatem wszystkie klasy elektryczne i elektroniczne. Program Kompetentni w branży pozwala na współpracę oddziałów KGHM z poszczególnymi szkołami. Dzięki temu zarówno uczniowie, jak i szkoły mogą liczyć na wiele profitów. W zeszłym roku blisko 400 uczniów zostało przyjętych na praktyki zawodowe, na zawodowe w spółkach powiązanych z KGHM-em. Jest to spore odciążenie i szanse młodzieży na znalezienie pracy przede wszystkim w KGHM-ie, ale również w spółkach powiązanych z tym dużym, największym pracodawcą w regionie, zdecydowanie się zwiększą, bo te osoby, które właśnie ukończą klasy patronackie w tych zawodach, o których wspominałem, dostaną specjalny certyfikat, który w procesie rekrutacji będzie szczególnie brany pod uwagę przy zatrudnieniu właśnie czy też w Hucie Miedzi Legnica, czy w spółkach powiązanych z KGHM. Jest to duża szansa dla naszej młodzieży, ponieważ dzięki tej współpracy podniesiemy jakość kształcenia szkolnictwa zawodowego, konkretnie jakość szkolnictwa zawodów elektryka i elektronika. Również jeśli chodzi o punkty, które znajdują się w liście intencyjnym, to oczywiście także należy podkreślić i to, iż dzięki współpracy z KGHM-em moja młodzież będzie mogła rozszerzyć praktyczną naukę zawodu, ucząc się w środowisku naturalnym. KGHM oferuje nam także pomoc w doposażeniu pracowni. Również będzie funkcjonował fundusz stypendialny dla uczniów wyróżniających się, a także, z czego się także cieszymy, specjaliści z KGHM-u będą pomagali nam modyfikować programy nauczania.
W ubiegłym roku szkolnym w klasach objętych patronatem przez KGHM było ponad 1600 osób. Wielu uczniów mogło liczyć na stypendia, na które w sumie spółka wydała ponad 120 tysięcy złotych. W roku szkolnym 2020-2021 KGHM przewiduje miesięczne praktyki dla 381 uczniów oraz zajęcia praktyczne w oddziałach spółki dla ponad 230 uczniów. Spółka KGHM Polska Miedź S.A. zawarła z uczelnią Jana Wyżykowskiego umowę w zakresie kształcenia dualnego. Porozumienie to oznacza, że studenci i absolwenci kierunku górnictwo i geologia ze specjalności techniki eksploatacji złóż, maszyny i urządzenia górnicze oraz poszukiwanie i rozpoznawanie złóż będą mogli na przykład odbywać staże i praktyki bezpośrednio w oddziałach KGHM. Ta współpraca pomiędzy uczelnią a naszymi oddziałami, ona była, ponieważ wiele naszych pracowników kończy kierunek górnictwa i geologia związany stricto z produkcją. Dlatego idąc krok naprzód, chcieliśmy właśnie, tak jak powiedziała pani dyrektor, podpisać umowę i zawięzić tą współpracę. Współpracę polegającą między innymi na przykład na tym, aby współfinansować studia, brać czynny udział w budowaniu programów na niektórych kierunkach. Także myślę, że ta współpraca, kiedy nasi doświadczeni pracownicy będą mogli także udzielać się w uczelni, przyniesie obopólne korzyści. To połączenie trzech światów: studentów, przedsiębiorców, firm takich jak my oraz uczelni, tak aby już na etapie kształcenia programy podstawy programowe były jak najbardziej aktualne, aby móc transferować wiedzę o technologii z przedsiębiorstw do uczelni, żeby zasilać uczelnię również wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną, która pozwoli prowadzić zajęcia w jak najbardziej praktyczny i adekwatny sposób. I w końcu to jest sposób na to, aby studenci już na etapie kształcenia pozyskiwali tą wiedzę, te kompetencje, które są kluczowe dla przyszłego pracodawcy. KGHM zapewni również absolwentom pełne wsparcie w zakresie przeprowadzania badań czy opracowywania tematów przy realizacji prac dyplomowych. Umowa, która tak naprawdę w 100% realizuje założenie ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, która stawia nas na najwyższym poziomie. Nie ma już, wedle ustawy, patrząc na to od strony takiej formalno-prawnej, nie ma już wyższego poziomu kooperacji. My od dzisiaj nie będziemy mówić, że uczelnia na tym kierunku współpracuje z Polską Miedzią, ale będziemy mówili, że wspólnie prowadzimy studia na kierunku górnictwo i geologia. Przyszli inżynierowie po zakończeniu nauki otrzymają nie tylko dyplom, lecz także konkretny wpis w CV, który zyska na dodatkowej wartości dzięki certyfikatowi KGHM. Górnictwo i geologia to przede wszystkim osoby związane z prowadzeniem ruchu dołowego na oddziałach górniczych. Także tu jest jakby największa według mnie potrzeba tych osób. Szereg naszych pracowników, którzy pracują fizycznie, także mają uprawnienia zdobyte w wielu uczelniach i podejrzewam, że to nie będzie tak, że każdy, który będzie kończył, od razu będzie został w dozorze. Różne te ścieżki będą, będziemy wspólnie budować te programy i właśnie w tym celu chcieliśmy wspólnie tę umowę podpisać. Kadry są cały czas potrzebne, bo ta jakby rotacja niektórych stanowisk jest dosyć duża, aczkolwiek my wychodzimy bardzo do przodu, tak? W grupach technicznych także podejmujemy tutaj rozmowy z uczelniami, z technikami, żeby kształcić pracowników. Porozumienie przewiduje także realizowanie programów stypendialnych dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni jako inwestycje na rzecz tworzenia zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników KGHM. I ci studenci, którzy otrzymają wsparcie finansowe, no otrzymają też certyfikaty stypendystów Polskiej Miedzi, co w sposób istotny ułatwi im rekrutację czy też potem awans. Karierę w KGHM. To jest ważna sprawa. Na kierunku górnictwo i geologia w Polsce kształcą tylko cztery uczelnie. Oprócz uczelni Jana Wyżykowskiego to Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska i Gliwicka.
KGHM Polska Miedź S.A. włączyła się w obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. To ważne w historii wydarzenie zostało uwiecznione na wystawie i muralu na budynku w centrum Warszawy. Mural na budynku przy rondzie ONZ w Warszawie odsłonięto 11 sierpnia. Ekspozycja ma na celu uczczenie stulecia zwycięstwa Polaków nad Sowietami w decydującej o losach wojny Bitwie Warszawskiej. Jak mówił podczas konferencji w Warszawie Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., trzeba podkreślić, że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, jednej z najważniejszych bitew decydujących o losach świata, nie było dziełem przypadku. Stanowiło efekt mobilizacji i solidarności, przywództwa i współdziałania, odwagi i strategii. To wartości bliskie KGHM. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej powinno być nie tyle pamiątką, co drogowskazem dla obecnego, szczególnie młodego pokolenia Polaków. Ta rocznica to prawdziwy powód do dumy dla Polaków, dlatego celem działań KGHM jest godne uczczenie pamięci o Bitwie Warszawskiej. Wystawa przygotowana została w stylu komiksowym, przedstawia najważniejsze wątki i postacie związane z wydarzeniem. Będzie ogólnodostępna do obejrzenia w całym kraju. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.wiktoria-1920.com. Wystawa to nie jedyne działania, w jakie KGHM Polska Miedź S.A. zaangażowała się w związku z Bitwą Warszawską. Jest też wydanie antologii opowiadań o Bitwie Warszawskiej oraz albumu poświęconego wojnie polsko-bolszewickiej, a także produkcja filmu dokumentalnego dotyczącego udziału żołnierzy węgierskich w bitwie. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów w tym odcinku programu Miedziowy Kwadrans. Dziękujemy za uwagę. Na kolejną dawkę informacji związanych z Miedziową Spółką zapraszamy w ostatnim tygodniu września.